Kamila Smygiaborski, Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie, program dla mężczyzn używających przemocy. Misją naszego programu jest przerwanie cyklu przemocy w rodzinie. Program nasz skupia się na pracy z mężczyznami, którzy stosują przemoc wobec kobiet, jak i dzieci. I celem naszym jest współpraca z mężczyznami w tym kierunku, aby odnowić, uzdrowić ich relacje rodzinne. Program zakłada się na założeniu, że przemoc jest wyuczona, dlatego też przemocy można się oduczyć. I na tym polega nasz program, na uczeniu mężczyzn nowych, innych zachowań. Po to, aby podjąć się nauczenia nowych zachowań, jest bardzo ważne, bardzo istotne dla naszych panów, aby wziąć przede wszystkim odpowiedzialność za to, że stosowali przemoc. Uczymy nowych sposobów, partnerskich sposobów relacji z partnerką, jak również relacji w rodzinie, które opierają się tutaj na nowo wyuczonych umiejętnościach radzenia sobie ze złością, asertywnej komunikacji i ogólnie partnerskich zachowaniach. Aby uczestniczyć w naszym programie, prosimy na początku, aby klient umówił się z jedną z nas na indywidualne spotkanie, na którym rozmawiamy z klientem i wspólnie decydujemy, czy program, który oferujemy, jest dla niego odpowiedni, czy będzie w stanie z niego skorzystać. Jeżeli klient decyduje się na uczestnictwo w programie, wprowadzamy go w program, w jego zasady i rozpoczyna się 26 sesji, w których klient uczestniczy. Są to sesje cotygodniowe, które są odpłatne. Opłaty za program ustalamy na podstawie zarobków klienta, jak również ilości osób, które ma na utrzymaniu. Używamy do tego tak zwaną sliding scale. Uczestnicy naszego programu rekrutują się z osób, które są zobligowane często przez sąd ze względu na jakieś incydenty przemocy domowej, zobligowane do sąd do uczestnictwa w tym programie, ale również, i chciałabym to bardzo mocno podkreślić, że są to mężczyźni, którzy z własnej woli chcą polepszyć stosunki z partnerką, jak również stosunki w rodzinie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy.